Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy we Włoszech, na obrzeżach góry Bardina. Mamy troszeczkę drogi, żeby dojść. To jest właśnie nasz sprzęt, który musimy się spakować. Sprzęt posegregowany. Dzisiaj wchodzimy na lodowiec na 3000 metrów. Jutro atakujemy grań. Będzie pokaźna ekspozycja i będzie fajna zabawa. W głowie kręci. I spełnia swoje marzenia. To takie jest motto wspinaczy. My to generalnie realizujemy. Tą naszą pasję. Góry to coś wspaniałego. Każdy je zdobywa na swój sposób. Wspinacz wysokogórski niestety zdaje sobie sprawę, że to sport ekstremalny. No i często dochodzi do wypadków, jak sport o tym sobie mówi. Czasami wejście na szczyt może zmienić się w małą odyseję. Uśmiechnąłem się, bo to zawsze z kolegą jak wchodzimy, to coś zawsze mamy. Dzisiaj idziemy na Beach Bardine, no i też gdzieś tam uwięzliśmy. Aż to normalnie jechaliśmy generalnie. Jechaliśmy generalnie cały dzień, noc, zanim tu dojechaliśmy. Zanim spakowaliśmy rzeczy, to po prostu nie wiedzieliśmy gdzie iść i kupiliśmy się na szlakach. Z językiem włoskim troszeczkę problem, no to nie umiano nam wytłumaczyć, a praktycznie zima, to w ogóle tutaj nikogo nie ma i tak szukamy. Już z kolegą się rozmawiałem. Czasami będzie tak, że ta góra tak szybko nam wyskoczyła. Nie mieliśmy żadnych planów. Mieliśmy jechać na Beach Bardine. Bardine. To miało być taki główny nasz cel. Zdobyć północną ścianę. No, czy jakieś tam treningi wchodziły w grę. Ćwiczyliśmy, żeby ją zdobyć. Fizycznie i człowiek psychikę do tego jakoś uświadamiał się z tą wysokością, że to musi, że to się uda, bo
prostu jest tam ściana praktycznie do 1000 metrów, czyli można powiedzieć w pionie. Pełna ekspozycja, to więc jest taka solidna ta ściana. Chcieliśmy ją z kolegą zrobić. No, jest taki film Oszukać Przeznaczenie. Jeden, dwa, trzy, a trzeba niektóre być. No, tak, dobrze mówisz. Kwestia jest taka, że no, w tym tygodniu, co mieliśmy wyjechać, było fajne okno pogodowe. No, żona ostrzegała, no, że wychodzi mi dowód. No, ja tak nie zwracałem na to uwagi. No i no, przespałem sytuację i na szybkiego musiałem to wszystko robić, ale no, musieliśmy odwołać ten nasz czas i 3 dni później zeszła lawina, oderwało się zbocze sąsiadującej góry, pozrywało wszystko, zabiło tam kilkanaście spinaczy. I w tym momencie generalnie mieliśmy być w najgorszym wypadku, byśmy mieli samochodem i teraz może na stopa wrócił do domu. Jest to naprawdę poważne i tak właśnie chcieliśmy zdobyć od strony włoskiej. Wielkie plany, idziemy, ryzykujemy, zdobędziemy 3 szczyty, żeby do niej się dostać. 3 doliny, idziemy na lekko, jak to dojść, już temperatury zimowe, to zaczynał się robić wrzesień. I tu nagle kolega gdzieś tam spera i na jakimś opuszczeniu, że jest zakaz wstępu na ten teren, po prostu do drogi, do zadłużenia. Nie wiem, czy to jakieś tam konsekwencje. No i na szybkiego wymyśliśmy na górę Bardina. No niektórzy polscy śmialiści mówią na to lodowe piekło. Doświadczyli przy tym no, smutku i trochę nerwów dozjadło. Odpukać. Jak to powiedzieć, o żaden alpinista nie chce umrzeć długa. Chcemy żyć i spełniać swoje marzenia, tylko no, to marzenie. Jednak wypadki się zdarzają. To bierzemy pod uwagę. Sami o tym rozmawiamy. Ale tak do nas to w ogóle nie dochodzi. No i po prostu no, to jest takie, czasami nie możemy nie wrócić do naszych domów, naszą zabawę, ale wszystko robimy, żeby tego uniknąć. Dobrze się asekurujemy, zabezpieczamy jeden drugiego. To jest dobrze. Chcemy dlatego żyć i jako spinacze mamy szacunek do gór. Czasami powtarzam sobie, że góra mnie lubi, chce dobrze, wszystko się uda. Raczej jestem człowiekiem racjonalnym. Człowiek się musi zastanowić, co zrobi. Tak każdy chyba raczej spinacz musi podejmować te decyzje takie, czasami no, mogą być decyzje błędne. Tyle, żeby zdobyć jak najwyższe osiągnięcia, jakiś cel. Dlatego powyższamy sobie co roku jakąś poprzeczkę z kolegą. Tak jak powiedziałem, wspinanie się stylem alpejskim. Zabieramy tyle, gdzie zdoła nam się umieć. To też dzisiaj plecaki załogowaliśmy do pełna. No, nie brakuje nam jedzenia, wody. No, ale to powiem na czuć to na barkach, na bardzo to czujemy. Idziemy na takie, no nie stać nas na sierpu, co się mówi. W takiej spinaczce człowiek jest wyczerpany. Kończy się rezerwa sił. Choć jesteśmy zmęczeni, i ukrycu sił można raczej powiedzieć, że wspinacz jest szczęśliwy wtedy, gdy dostaje jakiś wycisk. No mamy jakiś zwierzęcy instynkt,
to kilka razy już pazury pokazał na różnych jakichś tam elementach, błędach, bo trzeba to nadrabiać. To już wiemy, o co chodzi. I resztę nagram w innym miejscu. Jesteśmy na 2270. Dalej nie dało się wejść. Mieliśmy szmat drogi. Alpy to nie są Tatry. To też. Młotek rozstawiony. Muzyczka też. Nastrojowa. Nastrojowa. My po prostu załączamy. Miejscowi dali nam tą muzykę. My po prostu załączamy tutaj teraz dwie cechy. Cechy zwierzęce, przeżycie i samozachowawczość. Już tutaj jest grubo ponad minus 8 stopni. Ja sobie zjem jeszcze. Mieszkamy? Tak, mieszkamy. Obóz przejściowy. Jutro będzie gorzej. Zobaczymy na 4000 śniegu, jak się zachowamy. Na razie to jest tutaj przy... A w namiocie jest... Może będzie zero, ale... Nie będzie. Jakby. Będzie zimno. Będzie zimno. Podgrzewamy sobie. Za 15 dziewięć. Pokoik. Ano, pierwszy obóz spakowany, coś na minucie, może 5, noc przespana, nie były to warunki domowe, ale jak na Lodnickiej Górskiej nie było całkiem źle, nie było minus 20, zaraz będziemy się posuwać wyższe partie, to też będzie coraz zimniej. No i ekstremalnie trzeba się nastawić do sytuacji. Jest dobrze. Trochę źle poszliśmy. Zajęła to historia, ale Alpy są naprawdę duże, gdzie się w Tatrach pogubić. Tutaj od 3 dni nie spotkaliśmy żadnej duszy. Po prostu nie wiemy gdzie iść. Wysokości są jakieś duże, straszne. Chcemy wejść odpowiednią drogę, odpowiedni szlak, żeby dojść do wyznaczonego miejsca. Ale to nie idzie tak. Jesteśmy u kresu sił, ale mamy jeszcze paliwo w mięśniach, żeby kontynuować ten trakt. Jest dupowato, bo jest dupowato. Nie znamy drogi.
gdzieś tam jest schronisko. Może popieprzyliśmy drogę. Nie wiem jak zejść. Założyliśmy raki. Będziemy improwizować. Wysokości są. Zamiast delektować się drogą, a później koncentrować się na wejściu, wbijać się w ścianę, to my tracimy nerwy, czas, niekoncentrację tutaj. Tutaj też można zginąć, pewnie szybciej niż tam. Dzisiaj mamy żołnierską zaprawę. Chodzimy tu od rana. Zrobiliśmy drogę. Potem weszliśmy w jakieś podziejstwo. Prawie tu nie zginęliśmy. Tam drugi. Dalej. Może się uda. A jak nie, to przybicie do ściany. I nocka. To takie widoczki. Sobie można pomagać, nie? Jest fajnie, naprawdę. Tak kochani, wstajemy i idziemy atakować. A, może jutro dojdziemy, może dziś dojdziemy do podstawy góry, a jutro będzie atak szczytowy. O, ale widoczki piękne, niepowtarzalne. Niepowtarzalne. Trzeba zrobić sobie herbatkę. Dużo jedzenia nie mamy. Coś ciepłego zjemy, gorący kubek. Pakujemy sprzęt. Idziemy zdobywać wyżej. W końcu prawie po 4 dniach ją widać. Ale jeszcze czeka nas podejście, zejście na dół, trawersem do tego schroniska, w skałach. Tam. Przez labirynt paradowego. Widać tam ładne podkrywane szczeliny. Żeby nie były zasypane śniegiem. Będzie katastrofa. No i później tam jesteśmy na szczycie. Może się uda. Jutro podzielimy się z wami.
nasza Bardina 4000. Żeby Pan Bóg dał nam siły, żebyśmy jutro tam byli. Jesteśmy w Czarnej Dy. Idziemy tu sami, trujemy drogę. Zapadamy się pod kolana. Ogółem musimy przejść tamtą górę, ominąć trochę na lewo i dopiero będzie wejście na gdzieś na lodowiec. Nie wiem. Co dalej? Też nie wiadomo. Od 4 dni nie widzieliśmy tu nikogo. Żadnego człowieka. Nie ma żadnych śladów. Może to był... Może oni już wiedzieli, a my jeszcze nie wiemy, że tutaj w tych... Już się już nie przechodzi po prostu. Co ty myślisz? Taki góra i to zimą trzeba być walniętym. Nikt się tutaj nie zapuszcza, a Polacy idą. Polskie zespoły są najlepsze. Jak żyją laternicy, alpiniści i himaliści. A tam jak pójdziemy, to się będziemy zapadać jak pojebani. Śniegu tam jest od chuja. Na lodowiec tam aż wysoko, prawie pod samą budę musimy podejść. Wiesz, że tam śniegu jest? Tam się wszystko poobsypywało, tam jest w chuj śniegu. Za chuja byśmy nie wejdziemy. W pogodę trafiliśmy, ale nie w warunki. Zaraz bym tego nie miał. Temperatura, jeszcze po tej stronie, na tą stronie, to w ogóle nie powinniśmy mieć. Bo się robi mokry, a jak jest mokry, to lawina mocna. Poszło teraz przed chwilą. Nie powinno się w takiej temperaturze. Widzę, że jest mokre, się mokre robi. Co jakiś czas chodzą tutaj lawiny kamienne i lawiny śnieżne. Koniec. Masz tam na lewo, popatrz. Z kamieniami lawina jak weszła, widzisz? Temperatura jest chujowa, warunki zimowe, temperatura za wysoka jest i jest chuj niebezpieczny. No co tu śleci? Śniegu w chuj jest. Niektóre szczeliny pozasypywane są. Że dużo śniegu spadło. Widzisz, Jarek, te szczeliny pozasypywane, nie? No to zobacz, jak tam ile śniegu musi być, jak tu są poza... I się nie udało wejść na Piz Bernina. Dużo było za nie. W ogóle tu nie mieliśmy przyjechać, mieliśmy jechać w inny rejon. Na Piz Badile mieliśmy. Na Piz Badile to był nasz główny nurt wyprawy. To miała być alternatywa. To miała być alternatywa. Wyszło jak wyszło. Byśmy mogli po prostu egzystencja śniegu. Wszystko jak jest jak zupa.
co, doszliśmy do lodowca, usiedliśmy się na 20 minut, to w ciągu tych 20 minutach zeszło kilka lawin, i to kamiennych, i to śnieżnych. Lodowiec też zasypany śniegiem i przyszła dzisiaj dodatnia temperatura, tym bardziej most lodowy by nas na pewno nie utrzymał. A tutaj generalnie no nie ma jakby odpowiedniego topo, jakiś labirynt. Gubiliśmy się, bo nie widzieliśmy jak szlaki. Dwa dni się gubiliśmy, żeby tutaj dojść. Dużo śniegu. Przez 4 dni wczoraj dzień zmarnowany. Nie widzieliśmy nikogo. Wczoraj cały dzień zmarnowany. Jedzenie nam się skończyło. Mamy trochę wody. Ile zupka ci jedna została? Czy... Wracamy do samochodu. Matka Boska czuwa nad nami. Jezus. Po prostu człowiek jest kruchy i ze złej inicjatywy albo ze złej korekty mógłby zginąć, a góra tu jest. Wiemy jak tutaj podejść, jesteśmy przygotowani psychicznie i fizycznie, żeby to zrobić. Po prostu pogoda powiedziała nam nie. Warunki. Warunki są takie i inne. Pogodę trafiliśmy, ale warunki są. Powinno być teraz minus 30 stopni. Nie padać. Wszystko by się ustabilizowało. To lawiny spadały od strony szwajcarskiej, czy to od tej. Ludzi, nagrani, nigdzie. I tutaj też. Tylko co spotkaliśmy, to kozy na 2000, co nam zjadły jeszcze dwie zupki. Kończę tą opowieść. No wszystko zamknięte, kurwa. Bo chcieliśmy piwo wypić. Kończę tą opowieść. Chaty górskie pozamykane, wszystko pozamykane. Żywej duszy nie ma. A do końca września miało być otwarte. Kończę tą opowieść. Ale życie jest ważne. Żeby spełniał swoje marzenia. Zimny już tego nie zrobi. Na razie. Ja ty co, coś powiesz? No nic. On nic nie powie. Kończę to.